Witajcie, z tej strony Skorpion. Nie, złota biżuteria. Znajdujemy coraz lepsze przedmioty. To się chwali. Pięknie na dół spadł. Złoto. Pajączki. Co, gradzik was załatwił. Nie no, mają czelność mnie ścigać, no. Okej.
troszkę many zabiera ta zdolność. Przydałoby się zmniejszyć użycie many. Może jakoś się uda, a jak nie, trudno. Nie można mieć wszystkiego, prawda? Jesteśmy w olbrzymiej szczelinie. Co to były za jęki? Nie podobały mi się one. I to bardzo. Idźmy lepiej teraz ostrożnie. Tu co jest? Tu nie strzelił. No. O. A muzyka jaka, słyszycie? Nie ma mowy. Nic z tego. Pamiętacie tego gościa? Prawie z samego początku gry? To ten sam. On doprowadził do zamiany Brinka. Dopadnę cię. Prędzej czy później. Wow. I mamy bossa. Wow, ale laserkiem nas traktuje. Ło, jaki skok. Gościu jest nieźle mobilny.
Padaj. Pięknie. Taki sobie ten karabin. To żary zresztą podobnie. O, ten już jest za to spoko. Lipny. Nie ma żadnej skrzynki. Jakieś fajne nagrody dla mnie. Za pokonanie tego bossa. Bo owszem, wyleciało kilka przedmiotów. Ale w sumie słabe. Punkt drogi mamy aktywowany. Chemus is subsiding. My faith in you was well placed. Have you encountered Master Ulrich again? I will have to deal with him eventually. I cannot allow him to become a servant of darkness. We are approaching the Ember Forge, but one final obstacle remains. The overseer's notes mention an ancient fortress infested with goblins. The hordes prevented him from ever reaching the dwarven fortress itself. Defeat the goblins, and we'll be close to our goal. Aha. No dobra. Nie ma problemu. You have gained a task. Kolejny raz mamy nowe zadanie. A skoro mamy ten całkiem spoko żar, to go wykorzystamy i włożymy tylko pomyślmy chwilę gdzie. Zastanawiam się, czy do tych rękawic z utwardzonej skóry gryfa, czy może do łuku odłamkowego.
Dobra. Umieszcz go w łuku. No i do miasta na chwilę. Okej. No i co mi dasz? Ma to wyżar lodu. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do następnego odcinka. Cześć.